Dzień dobry, witajcie. Witajcie z kuchni, z mojej kuchni. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na taki bardzo prosty przepis. Trudno mi to określić, co to jest. Próbowałem tutaj nakłonić do udziału moją mamę. Mówię, niech sobie stanie z boku, jeżeli się wstydzi, dam jej mikrofon i powie, jak to się kiedyś u nas robiło, bo bardzo często się właśnie to u nas robiło, zazwyczaj później, w późniejszym okresie. Ja to robiłem, bo bardzo to lubiłem, ale powiem Wam szczerze, to było dobre 30 kilka lat temu, nie do końca pamiętam, czyli nie miałem takiego dużego doświadczenia, żeby to dzisiaj Wam przekazać, więc tutaj konsultowałem się z mamą, no i chciałem, żeby cokolwiek powiedziała, jak to się u nas kiedyś odbywało, bo wiele rzeczy się robiło we własnym zakresie, między innymi chleb, mama bardzo często piekła chleb, ale taki jak mój tata lubił, co nie do końca jest akurat w moim guście. A dzisiaj, tak wracając do sedna, dzisiaj właśnie chciałbym Was zaprosić na takie, to będą bułki, takie bułki drożdżowe, robione na parze. I tutaj też musimy sobie wziąć odpowiednią ilość mąki. Czy to będzie 40 deko, czy to będzie pół kilograma, czy to będzie więcej. A w zależności od tego, ile weźmiemy mąki, musimy sobie dobrać ilość drożdży, bo będzie to na drożdżach. Za dużo drożdży też niedobrze, bo później właśnie czuć. Czuć to nie jest pieczone w piekarniku, gdzie tam być może te drożdże zostaną zneutralizowane, zabite, nie wiem jak to określić, więc tutaj będą one wyczuwalne, więc tutaj minimalną tą ilość trzeba właśnie tych drożdży wziąć. No, oczywiście mleko do tego jest potrzebne, żeby wyrosły drożdże, odrobina cukru, szczypta soli też do ciasta. No i oczywiście tutaj jajko. Jajko niekoniecznie. Tutaj z mamą rozmawiałem, to mówi, że dwojako się robiło. Można dodać jajko, można go nie dodawać, w zależności od tego, jak chcemy. Jeżeli będzie jajko, będzie to bardziej taki żółty, miało kolor. Bardziej przypominało może, tutaj dużo słowa pączki, ale właśnie będzie tak bardziej żółto wyglądało. No, możecie sobie dodać kurkumy, wtedy też uzyskacie podobny kolor, a może nawet i ładniejszy. No ale to jest, mówię, kwestia gustu. Tak robiło się u mnie w domu i tak ja Wam chcę przekazać, więc być może będę miał tutaj za dużo mleka do tej ilości mąki, więc sobie odleję. No i co? Rzucę drożdże, niech one zaczną pracować, no i widzimy się za jakiś czas, gdy zacznę już tutaj wyrabiać to ciasto, więc do zobaczenia. Witajcie ponownie. Dobraliśmy się do jajka. Oj, będę musiał wziąć na pewno mąki trochę dołożyć. Drożdże już wyrosły, także ja tutaj sobie ze skupieniem w oczach. No, przydałaby mi się trzecia ręka, czyli mama uciekła, nie chce pomóc, powspominać dawne czasy. Będę brudził kubek teraz, no niestety. No. No kiedyś bardzo często gniotłem ciasto. Co prawda nie lubię tego robić, to jest chyba najgorsza czynność, jeżeli chodzi tu o takie przygotowania. Gnieść ciasta nie lubiłem, ale robiło się ciasto i na makaron. Robiło się ciasto na kluski, na mleku. Czasami latem babcia, pamiętam, gotowała taką zupę owocową. Robiła kluseczki, no i to przygotowywała z takich owoców właśnie wywar. Gotowała taką zupę owocową, no można powiedzieć, nie mleczną. No, robiło się kluseczki do mleka, robiło się właśnie do tego, więc to takie było. A co zostało, to u nas się mówi o kołacze na blat, na właśnie to ciasto, mąka z wodą. Ciasto się już, co zostawało, to rzucało się, robiło się placuszki i na blacie i się piekło. Ładnie się piekły. No czasami jak naszła nas faza, to się po prostu celowo robiło takie ciasto i robiło się właśnie te kołacze. My żeśmy to kołacze tak w domu nazywali. Takie placki. No. O, coś tu ciemno widzę, a ja nie włączyłem sobie światła jednego i coś mówię, sobie tutaj cień robię. Zaraz włączę. No chyba wyjdzie na to, że mi wystarczy tej mąki do tej ilości.
No, będę miał zmywania, będę miał czyszczenia. No, nie wyjdzie dużo tego, ale spróbuję. Będzie smak, powrót do przeszłości, do tych młodzieńczych lat. No, wiem, że mi to niezgrabnie idzie. Dobra, to ja to zrobię i się włączę, jak już tu ogarnę temat. Witajcie ponownie. Ciasto trochę podrosło, urosło. Czas teraz uformować z niego kuleczki. Tu już w międzyczasie mam wstawiony garnek z wodą. Jak ktoś nie robił, to powiem. To jest pielucha tetrowa, naciągnięta, związana sznurkiem, przykryta miską, niech się gotuje. Woda się powinna zagotować. No ja w tym czasie uformuję kuleczki. Mogą być większe, mniejsze. Troszkę mi się to ciasto tutaj zeschło na wierzchu, więc te kulki nie są takie foremne, jakbym chciał. Za długo chyba stało to ciasto, bo dostało skórki. To nic, to nic. Uformuję, nie za mocno je zgniatać. No, kilka sztuk wyjdzie. Większe, mniejsze. O. Ale to nie wygląda za ciekawie. No, trochę przegapiłem temat. Ale niestety, może za mało drożdży do tej ilości mąki. Urosną. Urosną. Będzie dobrze. Dobra, ja sobie formuję kuleczki i czekam, aż się zagotuje woda, żeby już para się wydostawała z tego. Może tu postawię przy palniku, to będzie wyższa temperatura. Trochę jeszcze urosną. Dobra. I to na dwa podzielę. I zaraz, jak one się już, bo nie wiem, jak to nazwać. Ugotują? Chyba tak. Ugotują, uparują się. O, inaczej. Uparują się. Powiem, co dalej z tym będę robił. Można też obtoczyć w mące, żeby nam się nie przyklejało później do pieluchy. Pielucha będzie brzydka i może być wtedy rzeczywiście jednorazowa. A dobra. Ułożę sobie, odstawię już. Także witajcie. A, gorące. Wezmę ścierkę. Woda zaczęła już wrzeć, co pewnie widać. Delikatnie mi podrosły. I teraz je będę układał na pieluszce. O. Dobra. Akurat na dwie porcje. Teraz cierpliwie trzeba zaczekać. Niech się uparują, niech się parują. A w międzyczasie, słuchajcie, biorę śmietankę, odrobina cukru, jeżeli ktoś lubi na słodko, może być cynamon, może być cukier waniliowy, kto co lubi. Ja skromnie tylko będzie cukier, troszeczkę cukrem waniliowym to doprawię, że tak powiem, i będę sobie po prostu, przepraszam, i będę układał sobie na talerzu, poleję już te uparowane parzaki, no tak to się u nas mówi, parzaki, i będę tym sobie polewał, będę maczał i jadł, i będę maczał w tej śmietance słodkiej. Można sobie jeszcze oczywiście tam jakimś miodem polać, można w ogóle miodem osłodzić, jeżeli mamy rzadki miód. To jest tutaj dowolność. Można w ogóle jeść same, można jakimś sokiem po prostu polać. No tu jest dowolność. Ja będę jadł to ze śmietanką, z cukrem waniliowym na słodko. Śmietankę ubijam. Przygotowuję już do parzaczków. No i chyba czas im będzie. Teraz zajmę. Nie wiem, około 15 minut się porowały. Zaraz sprawdzimy. W międzyczasie przewróciłem sobie raz. No i tutaj mama do mnie zajrzała i mówi, że chyba ciasto za gęste zrobiłem. Może i ma rację.
No to troszeczkę powinno być luźniejsze ciasto. One się powinny kleić, a te się nie kleiły. Ale spróbujemy. Niech troszeczkę tylko przestygną. Dobra. Drugą partię nakładam. Ach, gorące. Dobra, przykryję, niech się paruje. A ja tutaj w międzyczasie sobie przygotuję. No myślę, że się już uparowały wystarczająco dużo. Wystarczająco dobrze. Właściwie, o, dobra, nie będę sobie żałował. No i teraz zrobimy degustację. O, właśnie, tak to wygląda w środku. Zapach jest taki specyficzny. Uwielbiam. Tak to wygląda. No i teraz zamaczam. No i chwila prawdy. Jak to wyszło? Tak jak było kiedyś. Właśnie przypomniałem sobie te smaki z dawnych lat. To połączenie tych składników. W sam raz. No czy może... Nie teraz mogę z perspektywy czasu, po spróbowaniu tego, po zrobieniu właściwie, mogę powiedzieć, że rzeczywiście ciut mogłoby być luźniejsze to ciasto. No powinno się kleić jedno do drugiego. Tutaj troszeczkę może za długo stało, za chłodno może było. Tak czy inaczej, w prosty sposób można sobie coś fajnego zrobić. Dla mnie to jest powrót do dzieciństwa, do przeszłości, do dawnych lat. Tak jak mówiłem, dobre 30 kilka lat tego nie jadłem, nie robiłem, a teraz czas sobie po prostu pewne rzeczy przypomnieć, do pewnych rzeczy wrócić, bo myślę, że warto. To tyle, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony mi czas, za wszystkie wyrozumiałe komentarze. Jeżeli będę mógł w czymś pomóc, służę pomocą, zostawiam, czasami pod filmami zostawiam numer telefonu, więc możecie napisać, możecie zadzwonić. Jeżeli będę mógł, odbiorę i porozmawiam. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.